Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i w kolejnej recenzji i dzisiaj kolejny gość, kolejny członek ekipy 23N2, którego ponownie, tak jak pozostałych innych, mogliście kojarzyć ze streamów, ale odcinek z nim będzie po raz pierwszy. I dzisiaj jest ze mną Wolf. Witam cię. Ta-da. I ogólnie w kwestii tutaj Wolfa, Wolf jest bardzo istotną postacią, ponieważ jeżeli Ad jest moją prawą ręką, to Wolf jest moją lewą ręką. Tak, to jest moja lewa ręka w ekipie 2312. Mój drugi zastępca tak zwany, też inaczej. Dokładnie. No. I jeszcze były szef Minabi. Tak jest. Scenarzysta Minabi Survival. Główny scenarzysta? Zaraz, czy to nie była moja funkcja? A nie, byłem reżyserem, ty byłeś scenarzystą. Dobra, racja. A Adi był, powiedzmy, scenografem. On budował lokację. No i w każdym razie, też chciałem bardzo, żeby Wolf się w końcu pojawił na kanale i mamy ku temu idealną okazję, ponieważ obaj byliśmy na awatarze, a Ad jest chory, więc nie da rady, także dzisiaj pojawia się Wolf w jego miejsce. I bardzo mnie to cieszy, bo Wolfa też chciałem tutaj, jak zresztą wiecie, w specjalu mówiłem o tym, że bardzo chciałem, żeby Wolf też się jeszcze w tym roku pojawił, no i jesteś Wolf. Więc będziemy... Nalegałem na to pół roku temu. No, stary, ale wiesz, pół roku temu to było pół roku temu, a teraz jest teraz. Prawda. Dobra, nie ma co więcej przedłużać, widzowie, przejdźmy do rzeczy. Zapraszam was na recenzję Avatara Istota Wody, jeżeli nie pomyliłem tytuł. Głupio by było tak tytuł pomylić, ale chyba nie pomyliłem. To było już tak w ogóle, czy ty oglądałeś pierwszą część? Jakoś w czasie niedawnym? A pamiętasz? Nie, w czasie niedawnym nie. No, tak 5 przez 10. Dobra, to jesteś w stanie opowiedzieć, co tam się działo? Tak... Mniej więcej, żeby widzom powiedzieć, żeby pewnie widzowie wiedzieli, to dawaj. Przyjechali ludzie z nieba, założyli bazę na planecie zamieszkiwanych przez awatary i taki koleś na wózku, co jeździł, dali mu właśnie taką symulację, że go wszczepiają do takiej maszyny i on się obudza jako awatar. I ma tak dwa ciała. No i on zaczyna żyć jako ten awatar i ma misję zinfiltrować awatary. Jakby wejść w nich i dać informacje. Ale gdy łączy się z nimi, jakby oni pokazują tą kulturę, a tak naprawdę jedna taka babka, która na niego leci, on zaczyna lubić to i babkę. To może być jeden z głównych powodów, dlaczego zdradził ludzi. Zdradził ludzi, swoje. No i zdradził ludzi, a potem walczyli o wolność awatarów i wygrali, przy okazji zabijając takiego głównego złego. Tak, pana pułkownika. Tak, a przy okazji robili takie ciekawą rzecz przez swoje czułki we włosach, ale to już nieważne. Nie czułki. Warkocze. Mieli takie warkocze, co się tam kończyło takim czymś. A, chodzi ci o to połączenie takie, dobre. No to tak, na... On się z babką tą połączył, ale nie masz. Z babką się połączył? Właśnie, chciałem sobie zrobić rewatch przed premierą, znaczy przed pójściem do kina. Obejrzałem tylko godzinę, bo już było późno i tak byłem zmęczony. I mnie na przykład zastanawiało właśnie przed pójściem na film, czy pojawi się Jack w wersji ludzkiej. I tak właśnie nie pojawił się i się zastanawiam, czym to jest spowodowane. Pojawił się, bo jak oni tam tańczyli tak dziwnie, to właśnie był jako człowiek na chwilę. Który, ale w dwójce czy w jedynce? Bo ja o dwójkę. Nie przypominam sobie momentu, żeby on był w wersji ludzkiej w dwójce. No on był tam w tle, oni tam tańczyli i on się... A chyba, że to nie był on, tylko jakiś tam naukowiec. Więc... Raczej jakiś ktoś inny. I nie pamiętam właśnie, czy wydarzyło się coś, co by spowodowało, że Jack w ogóle nie jest w wersji ludzkiej. Bo ogólnie właśnie no, istotna rzecz jest taka, że Jacka nie ma w ogóle w wersji ludzkiej. Też, czy to jest takie istotne? Znaczy dla mnie trochę było istotne właśnie przed obejrzeniem filmu. Jak się zastanawiałem, czy tak będzie. Znaczy nie... Chyba go nie widzieliśmy tak naprawdę. No dobra, okej. No to już przejdźmy w takim razie do filmu, już finalnie, co tam się dzieje. Ogólnie mamy klony. Tak najprościej rzeczy mówiąc, mamy klony. W sensie ogólnie tak. Dzieje się taka rzecz, że po prostu świadomość pana pułkownika zostaje wrzucona w ciało awatara. I pan pułkownik poniekąd wraca. Czyli tego złego z pierwszej części. Tak jest. I właśnie, szczerze mówiąc, takie... No bo tam początkowo ogólnie mieliśmy tam jeszcze podsumowanie takie krótkie, co tam się właśnie działo u Jacka, że tam sobie gromadkę dzieci skombinował. No, ma sobie żonę, dzieci, żyje sobie szczęśliwie, ale nagle ludzie wracają i tam jeszcze niszczą kawałek lasu. No i ogólnie, no, wracamy do konfliktu ponownie. I jeszcze właśnie nagle wraca pan pułkownik w formie awatara. I swoją drużyną większą. A tak, tak, bo on sobie zrobił drużynę, faktycznie, drużynę awatarów. Kojarzy mi się z drużyną awatara, powiem ci. Jo. I trzeba powiedzieć, że to nie jest pułkownik, tylko to jest jakiś żołnierz z pamięcią pułkownika. No tak, to nie jest faktycznie pułkownik, bo było powiedziane, że on ma pamięć do tam chyba momentu przed jego śmiercią jakoś niedługo. Tak. Nie wiadomo tam dokładnie w jakim momencie, ale w ogóle sam fakt trochę mi się gryzie, bo tutaj jakby mam wrażenie, że trochę zatoczyliśmy koło, bo no
Jedynka skończyła się śmiercią pułkownika. Tutaj wszystko fajnie, pięknie. Ludzie uciekli, więc no Navi mają spokój. Nagle w dwójce ludzie wracają i znowu tutaj jestem. Znowu jest pan pułkownik. Mam wrażenie, że trochę zatoczyliśmy koło, szczerze mówiąc. I nie wiem, czy to jest... Znaczy, z jednej strony jest okej, okay, nie jest jakieś wielce złe. Z drugiej strony mam wrażenie, że to jest takie trochę... Można było zrobić coś innego w sumie też. Jakoś inaczej tę historię pociągnąć. Nie uważasz? Nie ma jak sequel i ta piosenka z Muppetów. Gdy pierwsza część podbiła świat, ten kotlet ogrzeł, odsprzeć jeszcze raz. O matku. Nie zdałem tej piosenki akurat. No to wklej się. Dobra, jakoś tu widzę, wam wkleimy. Wytłum się pchał do gaz, najwyższy czas na tych mas, ten kotlet odgrzać jeszcze raz. No i dobra, no ale okej, okay, no wróci... No, nowi awatarowie ogólnie będą, w ogóle dużo będzie nowych awatarów. Sam fakt tego właśnie, że tutaj mamy pana pułkownika. No i ogólnie co, no tutaj Jack został wodzem po swoim tam teściu. No i jest wojna ogólnie. I w sumie, tam nie wiem, mieliśmy tej wojny pokazane, ale w sumie wyglądało całkiem spoko. Tam pamiętasz, była taka bitwa, nie? Na samym początku. Gdzie tam sobie latali i chodzili po ziemi to i tam potem się schowali w tych górach. A w ogóle góry, aleluja, stary. Aleluja. Nie, ale dobra, no, ogólnie no, mieliśmy tam bitwę, która wyglądała całkiem spoko, szczerze mówiąc. No i pokazane właśnie były te dzieci. Dzieci właśnie Jacka. I nie pamiętam, jakiego żony jest na imię w ogóle. Nie wiem, jakoś nie pamiętam tego. Dobra, w każdym razie, no są jego dzieci i jeszcze mam takie wrażenie, że przez większość filmu w ogóle większą uwagę się skupia na dzieciach niżeli na samym Jacku. Tak, sequel. Sequel, no jednak to też jest o nim historia w końcu, nie? Okej, okay, fajnie, że jego dzieci są wprowadzone, dostały dużo czasu zdecydowanie, bo faktycznie te dzieci mogliśmy jakoś dobrze poznać i właśnie, czekaj, bo jak to tam było? Jest dwóch synów, nie pamiętam ich imion teraz już. Jeden to był Nathel? No jakoś tak. Nie, Noak chyba, ten młodszy. Noak. Starszy miał tam takie dłuższe imię. Nie. Starszy miał Noak, bo pamiętam, bo od mojego imienia. Nie, stary, nie. Noak to był ten młodszy. Ten starszy miał takie długie imię. I dobra, a oprócz tych synów były jeszcze dwie córki, z czego, czekaj, bo ja już nie do końca rozumiem, ta córka, ta starsza, Kiri chyba to jakoś tak, to była córka tej, no, awatara, tej pani naukowiec, tak? Tak. Dobra, która w niewiadomych okolicznościach powstała w ogóle. I potem nagle staje się jakąś wiedzę magiczną. No trochę magii można powiedzieć tam w sumie jest, jeżeli o nią chodzi też jakoś. Bo tam później te wszystkie połączenia z połączenie z mocą można powiedzieć. No połączenie z tym całym drzewem życia, nie? A potem padaczka. Tego. Dobra, te dzieci miały tak. Lok, Netejman i Netejman. I Netejman jest tym starszym. No widzisz, tam... mówiłem. No, Netejman. A bo ja powiedziałem Noak zamiast Roak. Dobra, sorry. Dobra, jeszcze raz. Netejman, Roak. I Tukirej. Tukirej? Tukirej. Nie wiem, jak to się czyta, pewnie to chyba dobrze przeczytałem. Nie wiem, dobra, wkleimy w awizorę w każdym razie. A jeszcze jest ten taki, powiedzmy, trzeci syn, czyli ten pająk. Tak. Czyli jakby... taka sobie podróba Tarzana trochę poniekąd. Tak, jakby po śmierci Netejama, to pająk jest moim ulubionym bohaterem. A dlaczego? Nie wiem, jakoś mam sympatię. Miałem największą sympatię do właśnie tego najstarszego syna, bo był taki ogarnięty, a Palczaka lubię go, bo jest taki hardcorem. Musiałeś powiedzieć, jestem hardcorem. Nie wiem, ja miałem z nim problem, bo ewidentnie było widać, że to jest po prostu taki Tarzan w uniwersum Awatara. Dosłownie. Chociaż dobra, trochę zmieniony, bo był faktycznie gdzieś tam troszeczkę bardziej inteligentny, gdzieś faktycznie ogarniał, a Tarzan no, to był taki, że on kompletnie nie wiedział, co się dzieje. Ale no było widać po prostu, że to jest taki faktycznie, no Tarzan w uniwersum Awatara, po prostu. No i dobra, ogólnie co, okej, więc mamy tę gromadkę dzieci, mamy tam całą tej ekipę. No i co? No i jest walka. Jest walka właśnie z panem pułkownikiem, który no oczywiście jak wiadomo chce zabić Jacka, bo jakżeby inaczej, no wiadomo. Zemsta! Więc tam było już kilka porwań dzieci, w tym tego pająka porwał, który się okazał jego synem. Nie do końca rozumiem, jak to działa, szczerze mówiąc. Czy tam w ogóle gdzieś było wcześniej mówione, że on ma syna, czy coś takiego w jedynce? Ja też miałem mindfucka takiego. O co chodzi w ogóle? Skąd się ten syn wziął w ogóle? Było tylko powiedziane, że jest syn i tyle, nie? Bo mówię, nie obejrzałem jedynki do końca, więc pytam ciebie, bo mówisz, że pamiętasz mniej więcej jedynkę. Czy w jedynce było jakkolwiek napomknięte o tym, że pułkownik ma syna? Nie przypominam sobie. No właśnie. Dla mnie to też było zdziwienie. Takie nagle, pułkownik ma syna. Weźmy syna po prostu. I czemu on ma białe włosy? Kto ma białe włosy? Pająk?
Paczek, no. Czemu miałem białe włosy? Po ojcu. Ale on był staruszkiem. I co z tego? No, ale Paczek nie jest staruszkiem. Ale to nie ma znaczenia. No dobra. Dobra, nie wiem, no naprawdę, w sensie Pająk jest ogólnie całkiem spoko postacią, fajnie mi się na niego patrzy, mi aż było szkoda, że on właśnie tak, bo ogólnie było tak, że tam jeszcze w ogóle jak właśnie tam pułkownik tam robił swoje rzeczy, no to Pająk był tym, który tak właśnie próbował jakoś tutaj coś ogarnąć, jakoś tutaj wpłynąć na niego, mi aż było więc szkoda biednego Pająka, że on tam musi siedzieć z tym ojcem swoim. No właśnie, ale patrz, że go uratował na sam koniec. No, to było w ogóle zaskakujące. Szczerze? Nie, tak szczerze zostałem się Pokiego w ogóle. Znaczy, bo mu szkoda było, bo ten ojciec jakby poświęcił całą misję, taki cel swojego życia, po to, żeby ta matka nie zabiła Paczeka. No tak, prawda. A dobra, przeskakujemy teraz w ogóle do samego końca, omijamy tutaj środek. No i dobra, tu gdzieś były jakieś tam waleczki. No i co, Jack podejmuje decyzję, rodzinka, pakujemy się i uciekamy, bo tu nie jest bezpiecznie. To wcale nie jest tak, że w innym miejscu też nie będzie bezpiecznie, ale na początku przyjmijmy, że będzie bezpiecznie. I lądujemy u nowych Navi. Bo właśnie ja się jeszcze zastanawiałem, co będzie oznaczała ta istota wody, bo nie oglądam żadnego traileru. I jak się zastanawiałem, czy ta istota wody, czym to się będzie objawiało? Czy na przykład, nie wiem, że po prostu oni zejdą pod wodę i będą pod wodą siedzieć? Czy właśnie jakaś nowa rasa, czy co? Nie miałem pojęcia, więc tak tutaj się nowa rasa pojawiła, no jakoś mi to zaskoczyło właśnie. Nie wiem jak ciebie. I dla mnie to był najlepszy moment w Avatarze. Nie wcześniej, ani później. Wtedy, gdy się nic nie działo. Tak naprawdę tylko oni się uczyli, pokazywali sobie. Tak, tak, bo tam było właśnie, że oni wylądowali w tej wiosce tych wodnych Navi, no i ci wodni Navi uczyli ich jak pływać, jak dosiadać ich stworów. Znaczy, to była trochę taka kopia tego treningu Jacka z jedynki, szczerze mówiąc. W ogóle mam wrażenie, że dużo, dużo scen ogólnie to jest taka trochę lekka przeróbka scen z jedynki. O, na przykład właśnie, jak pułkownik się budzi już w klonie, co nie? On się tak, wiesz, budzi i tak co się dzieje, nie? To przecież Jack dokładnie miał to samo, jak się budził ten. Jak się budził w Awatarze, prawda? Nie wiem, czy ty pamiętasz. Nie ma, jak sequel, gdy pierwsza część podwiedzi. Łów śpiewa to po raz drugi. Widzowie, dam tu gdzieś licznik i razy Łów zaśpiewał piosenkę sequelową Muppetów. No ale dobra, okej. Jest ten cały trening, który tak no, naprawdę dobrze wygląda, faktycznie. No, możemy się czegoś więcej dowiedzieć, faktycznie, bo no jednak dostaliśmy nową rasę, o której trzeba było coś się dowiedzieć po prostu, no i dowiedzieliśmy się o niej. I są te różnice, oni mają inne palce, inne dłonie, inne nogi, inne ogony. Właśnie z tymi palcami ja początkowo nie ogarniałem, co się dzieje, dopiero później się skapnąłem, że prawdziwi Navi, już nie tylko ci wodni, ale też i ci leśni, mają 4 palce, a jak ktoś jest gdzieś tam jakimś mutantem, ma 5. Ja się dopiero po jakimś tam czasie skapłem. A oni tak o tym gadali, nie wiedziałem, o co chodzi. No, ale ładnie, ładnie, bo zwłaszcza powiem taką ciekawostkę, że reżyser James Cameron podczas kręcenia Avatara 2 stworzył nową technologię kręcenia scen pod wodą, bo wcześniej było tak, że aktorzy byli w powietrzu i byli wklejani do wody. A teraz faktycznie aktorzy weszli pod wodę i zostali faktycznie nakręceni, tylko oczywiście w kostiumie tym swoim, bo wcześniej to było niemożliwe. Czemu to było niemożliwe? No nie było takiego pewnie sprzętu, że zalałoby, nie wychwyciło, za duże błędy by były. Aha, dobra, w takim sensie, okej. Okay. No, a teraz to on to opracował i faktycznie bardzo dobrze to wygląda. No, ogólnie, efekty się świetnie prezentują, już nawet nie tylko w kwestii podwodnej, ale też ogólnie w całym filmie. Zresztą Avatar słynie z tego, że efekty w pierwszej części były naprawdę powalające, jak na rok, tam chyba był 2009, jeżeli się nie mylę. A tu mamy 2022. Zwłaszcza, że, Łów, nie wiem, czy ty pamiętasz, a ja robiłem jakoś niedawno shorta, w którym mówiłem, że James Cameron powiedział, że efekty w Avatarze 2 mają przebić efekty w Avengers Endgame. Robiłem takiego shorta na kanał, nie wiem, czy ty pamiętasz. Nie pamiętam. No to był właśnie taki short, że taka była wypowiedź Jamesa Camerona, bo też ogólnie chodziło o to, że to samo studio robiło. To samo studio, które robiło efekty do Avengersów, robiło efekty teraz do Avatara, tego Avatara 2 i że po prostu no gdzieś tutaj chyba po prostu więcej pracy było włożone, czy jakoś tak, no, że po prostu te efekty są lepsze i że podobno taki w sumie najważniejszy punkt chyba efektów Avengers, czyli Thanos, ma to być po prostu nic przy tym, co tutaj właśnie było zaprezentowane w Avatarze. I właśnie, ja właśnie pamiętam, czy pytałem widzów, czy uważają, że to się uda, więc teraz widzowie, chciałbym, żebyście w komentarzach też powiedzieli, czy uważacie, że tak faktycznie było i chciałem ciebie o to zapytać. Moim zdaniem, jak jest za dużo efektów CGI, to film zaczyna wyglądać strasznie sztucznie, kolorowo, tak nienaturalnie i brakuje takich efektów na żywo. Coraz częściej w filmach się z tego wychodzi,
I przez to coraz częściej filmy są takie przejaskrawione i za bardzo, i czasem źle aż wyglądające. I przykładem tego są na przykład helikopter zlatuje na dół i od razu wybucha, jak w Awatarze dwójce. I mi osobiście przeszkadza takie nawalenie efektów bez powodu. Ja lubię filmy starej daty, gdzie dużo efektów jest na żywo tak naprawdę. Tak prawdziwie wtedy wyglądałem, a wiesz, tutaj jeb ogień kuźwa na 20 metrów. Czy chodzi ci o tą scenę otwierającą, kiedy wyleciały te statki? Czy o którą scenę ci chodzi teraz? Bo nie wiem. O końcową na przykład. A, gdzieś tam, kurde, czekaj, pod koniec. Gdzie tam był jakiś helikopter? Się stało właśnie. Na górze był helikopter. Jak statek był, to ta żona głównego awatara strzeliła w niego i ten helikopter ledwo spadł, ledwo dotknął ziemi i od razu wybuchł. Aha, dobra, okej, już coś pamiętam. No, albo w ogóle w statku, no słabo ogólnie, jak dla mnie to wyglądało i ja się męczyłem osobiście. A też miałeś takie poczucie czasami, coś ci wchodzę, ale też miałeś czasami takie poczucie, że ta ilość efektów jest aż tak wielka, że to wygląda wręcz jak gameplay, a nie jak film? No właśnie, o tym mówię też. Dobra, to ci nie zrozumiałem, sorry. Ja miałem to właśnie przy oglądaniu na tym kawałku i Watcha pierwszej części miałem to samo i właśnie tak się zdałem przy dwójce, też tak będzie i też tak było faktycznie. Co za dużo, to niezdrowo. Ale jakościowo, czy faktycznie były lepsze od Avengersów? Ja bym powiedział, że lepsze nie, ale równie dobre. Znaczy, zależy pod jakim względem, bo to jest kompletnie co innego. Tutaj masz wszystko zaanimowane, dosłownie wszystko, tam nie ma prawie nic prawdziwego, więc... No tak, a w Avengersach to tam no są efekty, ale nie są takim, że nagle 100% tego, tylko powiedzmy takie, nie wiem, z 40% może? W Avengersach to głównie bohaterowie są żywi, a wszystko dookoła jest też wygenerowane, a w Avatarze nawet bohaterowie nie są prawdziwi, więc... Okej, okay, czyli w kwestii efektów mówimy, że co za dużo to niezdrowo, ale było okej, okay, po prostu, tak? Tak. Chyba tak możemy podsumować nasz wywód. Dobra, no i okej, okay, więc stanęliśmy tam właśnie na tym całym treningu, który wyglądał całkiem spoko, ale w ogóle ci powiem szczerze, że tutaj ogólnie, ja pamiętam, bo byłem z Nobim na filmie i my tak pamiętam sobie gadaliśmy, że ten film jest trochę taki obyczajowy, to znaczy, że on nie pcha jakoś w ogóle uniwersum do przodu, tylko jest taki po prostu, no tak sobie po prostu, co tam słychać, co tam się dzieje ciekawego i tak dalej. Jest taki po prostu bardzo spokojny, nawet momentami troszeczkę mnie troszeczkę dłużył, a właśnie, na przykład, właśnie w momencie bycia w tej wiosce. W sensie było to okej, okay, ale mam wrażenie, że było tego trochę za dużo. Nie wiem, jak ty to odczuwasz. Znaczy, zgadzam się z tym, że ja bym niektóre wątki usunął, takich na przykład ten z relacją pomiędzy tym synem Lokasem i tym wielorybem, czy jak oni go tam nazywali. Znaczy, wiem, o którego ci chodzi, tą wielką rybę taką, co to te ryby były przyjaciółmi tak. tych wodnych nawi. Tak. Cały ten wątek znaczy, z nimi. No nie cały wątek, tylko sam tego Lokasa i tego wieloryba. Loka. Znaczy ogólnie... Spoko, ale za bardzo to się dłuży. I no, i film jest trochę za długi. Jak na to, właśnie, zwłaszcza, że... ja nie wiem jaka jest nawet długość, szczerze mówiąc. Pamiętam, że jedynka ma 2,40. Ponad 3 godziny. To jest 129, nie 129. 180, jakoś tak. Chyba 189, bo jak chcesz ponad 3 godziny, no to musisz mieć powyżej 180. Tak, tak, czyli 3 godziny 9 minut. I właśnie dlatego się czasami ten film po prostu dłużył, ale szczerze było coś takiego, że był taki moment dłużący się przez jakieś kilkanaście minut, a potem już było całkiem okej, więc dało się to jakoś, że tak powiem, przeżyć. No nie wiem, jak dla mnie właśnie... W ogóle, jak była akcja. Która? Ogólnie, jak były akcje wszystkie. Tam było więcej efektów niż akcji. Myślę, nie wiem, co masz na myśli. Musiałbyś przykład mi jakiś podać. Podawałem wcześniej. Z tym helikopterem? Ogólnie, że tyle efektów jest, że czasem po prostu bardziej widać te efekty niż akcje. A tak pojedynki są takie mech... Jest za mało takich wręcz pojedynków. W końcu po co tym awatarom super siła, super wielkość, jak nawalają w siebie z broni palnej. Bo tak szczerze mówiąc, chyba jedynym pojedynkiem takim wręcz bardziej, no to był finałowy pojedynek, wydaje mi się. Jo. Chyba nie było innych. To było ciekawe. No, ten pojedynek był fajny. Dobra, bo okej, tutaj dobra. Mieliśmy właśnie ten cały trening i tak dalej. Tutaj jeszcze gadanie właśnie o tej rybie. Tam Roak i ryba. Jeszcze ta relacja cała Roaka i ten... W ogóle dzieci Jacka z tym synem tego wodza wodnych. Nie wiem, w sensie to było takie trochę po prostu takie przepychanki nastolatkowe. To tak trochę wyglądało. Tak, chyba o to chodziło. No, ale właśnie mówię, ten film właśnie był taki bardziej, tak jak Minowi powiedział, obyczajowy, że po prostu no był taki...
po prostu, no, zobaczmy, co tam się dzieje, ale fabuła jakoś do przodu nie pcha, ale to się wiąże z tym, że będą kolejne części, o czym ja powiem później. No, ale w każdym razie, jest tutaj całe to przedstawienie w ogóle wioski, która moim zdaniem prezentuje się bardzo dobrze. I pod wodą, i na wodzie to się prezentuje wszystko ładnie. I co dalej? No i tam dalej sobie akcja jakoś tam leci do przodu, aż do momentu, kiedy co? Kiedy zjawia się pułkownik z całym statkiem i lecimy do sekwencji tutaj tego polowania na te wielkie ryby, a potem całego tej po prostu już walki. Wow, czyli ja właśnie streściłem jakiś, nie wiem, 40-minutowy segment mi się wydaje, może około, jak nie godziny nawet. Ogólnie streściliśmy cały film. W sumie też prawda. Ale właśnie, no, bo to jest to, nie, że zobacz, od momentu, gdy tylko właśnie wkroczyli do wioski, nie, no to było tam, wiesz, te całe właśnie przepychanki, te całe różne takie trenowanie i tak dalej, nie? I to też tak ciągnęło przez tą około godzinę, aż do sekwencji finałowej, kiedy... No ponad godzinę. Aż do sekwencji finałowej, gdzie po prostu cała te polowanie i walka ze statkiem. Tak. Znaczy, trzeba pamiętać, że głównym pozytywem awatarów jest fauna i flora w tym innym świecie, więc... No też prawda. Oni musieli pokazać tą całą faunę i florę, i to piękno i tak dalej. No i to jest... przedstawili to dobrze. Przedstawili to jak najbardziej dobrze. Nie mówię, że nie. Jo, tylko... jeszcze tylko brakowałoby, żeby to nie był film akcji, tylko film dokumentalny i lektorem by była Czubówna. Krystyna Czubówna. Czytała tak. Krystyna Czubówna. Ale szczerze, momentami miałem... Był taki vibe trochę takiego właśnie dokumentu. No. I to by wszło dobrze. No ale dobra, no jednak jesteśmy w awatarze w każdym bądź razie. No i dobra, przechodzimy już do sekwencji finałowej. No po prostu, no nawalają się z tym statkiem, to wygląda wszystko spoko. Sam mówiłeś, że trochę za dużo efektów, chociaż w tym momencie ja tego nie odczułem. Ja efekty odczuwałem w innych momentach. W tych odczułem akurat, że jest ich tak w sam raz. Chociaż jak mówisz, że ty jesteś z helikopterem, to może masz rację, jeśli tak myślę. No i co, po prostu ta sekwencja sobie przeleciała, no nie była aż taka jakaś taka mega super, znaczy była po prostu okej, nie była jakaś super mega rozbudowana, aż do właśnie, co najważniejsze, no pojedynku, który wyglądał okej. Ten pojedynek wyglądał dobrze, to trzeba przyznać. Prawda, ten wręcz. Tak, pojedynek wręcz, to jest zawsze z całym plot twistem tutaj pozbycia się dzieci. A mnie zabolało jak na te... Tań? Jakoś tak? No, starszy syn. No, on był najlepszy. Właśnie, szczerze mówiąc, ja jakoś najmniej się z nim związałem. Ja się bardziej z Zoakiem związałem. Chyba najbardziej ze wszystkich dzieci się z Zoakiem związałem. Bo ogólnie tak, no czekaj. Neteimar, najstarszy syn, no to on tak szczerze dla mnie przez większość po prostu był ten najstarszy syn, który ma wszystkich innych pilnować i w sumie na tym się historia kończy. Zoak, no to tam coś faktycznie się z nim więcej działo. Jakiś tutaj właśnie tu z... Tu z tym właśnie, z tą rybą. Jeszcze on tam dziewczynę w sumie poznał. Tam też, nie wiem, czy pamiętasz, był taki wątek romantyczny. Tak. No to też coś tu o nim jest jakoś więcej. Kiri, ta starsza córka, no to tu ten daj atak padaczki, który ja nie do końca rozumiem, skąd on się wziął. Ale szczerze, mam nadzieję, że właśnie, jeżeli będą kolejne filmy, no to, że gdzieś tam z tej Kiri bardziej rozbudowana, bo w sumie tu jest w ogóle fajny potencjał stary. No bo zobacz, mamy tam powiedziane, że Grace jako awatarka jakoś tutaj, no, urodziła właśnie Kiri, nie? Nie wiadomo, jak to się dokładnie do tego doszło i przez to Kiri jest taka specyficzna. I zresztą ona tam jest w ogóle taki wątek, że ona jeszcze taka specyficzna jeszcze bardziej niż swoje bracia. I ja bym chciał tego więcej, mimo wszystko. Zgadzam się. No i co jeszcze ta najmłodsza córka, nie pamiętam nawet imienia, która po prostu sobie jest. Ona też mi przypadła do gustu. Ona była taka radosna. No! Tamten najstarszy syn był odpowiedzialny. Jakby taka dobra rodzinka, a tam tak. Właśnie drugi syn cały czas się nie słucha, łamie ten. Ale właśnie dzięki temu on jakoś bardziej gdzieś tam bardziej mi zaskarbił moją sympatię, bo faktycznie gdzieś tam coś więcej się przy nim działo. Właśnie dla mnie przy tej marzy i tej najmłodszej córce, no to jest tylko taka, wiesz, po prostu starszy syn, odpowiedzialny, koniec. Najmłodsza córka, szczęśliwa, koniec. Nic więcej. No ja lubię w filmach czasem takie drugoplanowe postaci. Znaczy, to ogólnie są drugoplanowe. Znaczy, właśnie to jest to. Z jednej strony te dzieci mają być drugoplanowe, a z drugiej strony te dzieci bardziej na pierwszy plan wychodzą i bardziej to jest opowieść o tych dzieciach, aniżeli o ten, niżeli o samym Jacku, nie? Ogólnie teraz to są rodzinie. No, całej rodzince po prostu. Ale mam wrażenie, że trochę ucierpia jego żona, bo ona tak poza końcówką, której właśnie była takim, wiesz, takim koksem, nie? Tej pożony cisna, tak wcześniej to ona niewiele robiła. No, prawda. Ale ogólnie ona najwięcej tak naprawdę straciła. Ona straciła dom, łuk, syna, co dla matki jest największym... Tak. Największą taką stratą. Jeszcze wcześniej ojca straciła. No, ale to chyba w jedynce czegoś. Tak. Właśnie on umarł w jedynce? Nie wiem.
Nie wiem. No, ale jakby bardzo dużo straciła. No właśnie. I dopiero pod koniec jakoś tak nagle wybuchła i zaczęła tutaj robić rzeczy takie porządne. Zresztą ona głównie dużo robiła, przecież zabiła kilku wcześniej awatarów z tej drużyny. No, ona tam z tym łukiem wymiatała. Wymiatała i to ładnie. No, więc to nie jest tak, że ona nic nie robiła, tylko jak... Najmniej chyba ze wszystkich jej uwagi zostało poświęcone. Tak mi się wydaje. Najmniej jako takie postaci charakteru. No i dobra, odbył się pojedynek, który wygląda naprawdę bardzo dobrze. Mi się fajnie na ten pojedynek oglądało. I koniec, po prostu. No tam jeszcze na końcu jest ten wątek, zamknięcie tego wątku, tej takiej ucieczki, że tam Jack nie może uciekać wiecznie i tak dalej. I że sobie będą u morskich żyć. I dlatego, że Neathaniel umarł u nich. Tak. I mogą sobie żyć i jeszcze mają drzewo. A drzewo jest potrzebne. No czyli i... wystarczyło tak naprawdę na samym początku poświęcić syna i by nie było problemu. Można? Można. Można. Nie, no dobra, bez przesady. Przecież nie będą przecież pozbywać się dzieci. No i dobra. I ogólnie tak jeszcze gdzieś tam... Bo starałem się mimo wszystko przed obejrzeniem nie patrzeć na jakieś różne opinie, recenzje, ale gdzieś tam w mojej uwadze gdzieś tam padło, że to jest sequel, który w ogóle nie był potrzebny. Że... Znaczy... No mów. On dał to, że o, porucznik jednak żyje i o, przeprowadzamy się nad morze. Czyli jakieś tam pchnięcie do przodu, znaczy dobra, pułkownik to wiesz, i tak go tam pewnie już nie będzie jakiś istotny, bo wątpię, że jakąś większą wagę będzie miał. Jakoś nie tak... no, on się teraz kurzy. No ale myślisz, że nagle będzie trzeci raz go będą brać? No nie, to już byłoby trochę za dużo. Przydałby się jakiś nowy antagonista, mi się wydaje. Tak, to jest sequel. Gdy pierwsza część po raz trzeci, widzowie, po raz trzeci. Do trzech razy sztuka. Więc tak jak już mówiłem wcześniej, no ten film nie pchnął jakoś mega fabuły do przodu, ale no, był okej, okay, ogólnie. Znaczy, dobra, bo tak już podsumujmy. Czy film jest zdoby? Pomimo tego, że to wymieniliśmy. Ja uważam, że jest zdecydowanie tak. Mimo wszystko. Ja uważam, że jest średni. Mnie głowa bola po nim. Ja się dobrze bawiłem, tylko, znaczy, ja się bardziej dobrze bawiłem w trakcie oglądania filmu, potem tak, o. Potem już troszeczkę mniej, tak, jakieś tak, jak sobie myślałem, to trochę mniej, ale ogólnie ja uważam, że film jak najbardziej dobry. Idźcie, zobaczcie. Tak, ja się dobrze czułem z filmem do ponad drugiej godziny. A potem już wymiękałeś. No, a potem już było takie, że kiedy się kończy? No, ale to już mówiliśmy, że no, film się momentami dłużył. To jest akurat jak najbardziej prawda. Ja osobiście mówię, idźcie. Tylko no przygotujcie się na to, że momentami będzie się ten film dłużył. Po prostu. Po prostu. Będzie się czasami dłużył. Nie wszystko jest jakieś takie super, mega nowe i tak dalej, ale taki przyjemny do obejrzenia. Zgadzam się. O, super, zgodziliśmy się. I to jeszcze tutaj zarzucę informacją na koniec. Nie wiem, czy to jest potwierdzona w 100% informacja, ale podobno ma być jeszcze kilka kolejnych części i ma być w sumie 5 części Avatara. Nie, no to jest oficjalne. Oficjalna informacja? Oficjalna informacja. Trójka za rok, a potem... Za rok? Nie, no tak. Za rok to za szybko. Za rok, bo teraz jest w trakcie kręcenia. Aha, już znaczy, robią, dobra, okej, to spoko, dobra. I jakby jeszcze, bo trzeba zawsze powiedzieć, że uwaga na spoilery, w tym filmie są zawarte spoilery. To wcale nie jest tak, że zaraz kończymy odcinek i dopiero teraz rzuciliśmy właśnie tutaj uwaga spoilery. To wcale tak nie jest. Dobra, i chyba tym akcentem możemy zakończyć naszą dzisiaj tutaj rozmowę. Cieszę się, że wróciłeś na kanał, jesteś tutaj ponownie wśród nas. Tak jest. Mieliśmy właśnie plan ogólnie UFA jeszcze w tym roku wprowadzić i to się udało na szczęście, więc spoko. Jeszcze jedną osobę chciałbym wprowadzić w tym roku. Jak się nie uda, to mamy kolejny rok na to przecież. Także pewnie. Będzie dobrze. UF, dzięki za tę rozmowę. A wam widzowie dziękuję za uwagę, dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, tam na dole czerwony guzik. Nie, on jest teraz biały, przepraszam. Ten guzik jest teraz biały. Jak tak można? No biały guzik subskrypcji, czaisz? Ja tego nie, ja tego nie przyjmuję do wiadomości. No też nie, jakby nie, idźcie też, jak ktoś ma. Ale kliknijcie, tak czy siak. Tak czy siak kliknijcie. Dobimy jakąś tam ładną liczbę. Dobimy, o, słuchaj, bo w ogóle na ten moment jak nagrywamy jest 1108 i ja bym bardzo chciał, żebyśmy rok zakończyli z liczbą 1111. To będzie taka bardzo fajna liczba. Zgadzam się. Więc podsumowując, zmieńcie biały kolor na czerwony, bo to jest silny kolor Się wjeżdża, jak to mówią. Tak. I kończymy w takim razie. Także w takim razie widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Spróbujmy razem powiedzieć, może nam się uda. Na 3-4. Ale co mam powiedzieć?
No, moje pożegnanie. To co zawsze. No, no. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Ale na 3-4. Dobra. Gotów? Tak. To na 3-4. 3-4. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.